Okej, to na początek opowiem historię. Otóż jest pół do pierwszej w nocy, 24 sierpnia, ktoś byłby ciekaw, kiedy to nagrywamy. Nie mam pojęcia, kiedy to się pojawi. I w każdym razie, Remix ma jutro rozmowę o pracy. Powinien stać wcześniej, być wyspany, wypoczęty, radosny. No i spytałem go się, czy idzie już spać, bo coś tam marudził wcześniej, że musi wcześniej spać i w ogóle ta rozmowa. Mówi, a gramy dalej. No i to jest właśnie odpowiedzialność Remixa. To jest obowiązki YouTube'a, to są. Patrz, widzisz, jak to na mnie ciąży? Widzisz? Tak. To jest odpowiedzialność Remixa po prostu, więc jeśli, nie wiem, byście chcieli się jakieś dziecka pozbyć, to powiedzcie Remixowi. Choć sobie to dosyć okrutne. Bardzo. Dobra, a poza tym krasnoludki was witają i kolejny odcinek Warhammera. I lecimy dalej. To ja co? Tutaj cyka mnie. No czekaj, czekaj. Ty ile masz pieniądzów? Bo ja mam 21 tysięcy. 27 tysięcy. Ty ich to tu ma łatwo, co? Spoko, teraz oblegam twierdzeń do zdobycia. No to trochę tu posiedzimy. A, i spoko, on już werbuje te jakieś Broken Tooth Armor Boys. Super, Nie dobra. znam, nie znam. Kontynuuj oblężenie, nie atakujemy tego. Wow. Moje tury zawsze mijają w ogóle. No po co ty tam masz robić? Co No tu się właśnie już odpaliło? nie mam co robić. O, Bordeaux skasował parawon ostatniej Ups. wojska. Pytanie, czy ja chcę się tu wbić? Nie bardzo, odwrót. Bardzo słusznie. Twoja tura. Jeszcze jedna tura, będę miał nadwyżkę. Jej! Wyha. Dobra. Wujku Remiksie! Skończ z tym. Ale kup mi Intel Coli 7! Nie. Wujku Remiksie, przyślij mi swoją armię i nie umarłuj do pomocy! Jeszcze czego? Czekaj, właśnie nie wiem czy mówić do ciebie, czy może Remix Senpai, ale w sumie Senpai na ciebie nie chcę mówić. Nie, tak po prostu, nie jesteś moim Senpai, mimo że jesteś starszy. Jestem senpai. To jednak nie uważam cię za senpaja, O tym będę. więc Kara. będziesz wujkiem Remixem. Więc wujku Remixie! Parawon i ci. Zresztą senpajem nazywam Samika. Dobra, robię turkę. No idźcie tam, Bordo, idźcie na wschód. Oni tam już nie mają wojska. Reszta nie ma wojska. Idźcie, idźcie. Po co wy macie tu siedzieć? Kurde, jest źle, bo mam po jednym mieście z dwóch prowincji. Zamiast mieć całą prowincję. To źle wpływa na naszych ludzi. Ale tu za jedną turę to będzie dużo budowania. Nie, już mam dużo budowania. Będę mógł w końcu może coś na ład wybudować? Mam nadzieję, że mają wampiry coś na ład publiczny. Powinny mieć. Jakieś tam rozszerzenie spaczenia czy coś takiego. Czekaj, bo... Dobra, nie gadaj mi tu tyle. Traktat pokojowy. Ich propozycje 1500. O. Dobrze. Chciałem powiedzieć, że 9000 za mało. No, oni se pojedą gdzieś w pizdu. Ja poczekam i znowu ich zaatakuję. Taki będę cwaniak. Dobra, nadwyżka. Powiększamy naszą osadę. 4 tury, mój Boże. A tutaj co? Też miałem mieć, a nie mam oszukisty. Dam, Więcej dam, dam. szkieletorów. Ale ci powiem, że te łuczniki szkieletorków to ładnie koszą.
Jak z namury, z murów twoich ściągali, a co dopiero na otwartym polu będą, co będą robić. No jejku. Wyobraź to sobie. A weź ich zastrzel. Przecież to nie można tak. Szkielety chcesz zastrzelić strzał? No, czemu nie? No i w co ty chcesz strzelać? No w kości. Trochę ciężko będzie trafić, mi się wydaje. Marudzisz. Czepiasz się nieistotnych szczegółów. Czekaj, muszę zmienić sobie nazwę osady, bo mi się nie podoba. Zmienimy z leżak na szraka na leżę remiksa. Co ty zmieniasz osady? Leżę remiksa. Albo inaczej, leżę Gaugana. O ty. Ale niekoniecznie musi być o tobie, bo znam dwóch Gauganów. Leżę Gaugana. No ja sobie tak dla ułatwienia, żeby... O. Będę bez akcentu mógł mówić przynajmniej. Dalej nie mogę się z nikim dogadać. Dobra, co tutaj się teraz stanie? Bretonia, o mój Boże, co wy chcecie? Wypowiedział mi wojnę! Czemu nie? Czym idą? Nie widzę. O, nie chcesz wiedzieć? Boże. Cała armia. To... półtorej armii nawet, można powiedzieć. Fuck! Ty też masz pełną armię. I drugą. I możesz sobie wezwać kolejne. Nie, mają jedną armię, dobra. No ja się wskrzeszam tutaj, nie ma opcji, że nie. Tych dwóch na pewno wezmę. Teraz ten nekromanta remiksa podnosi rękę, powiada inkantacje i wstają nieumarłe legiony, bo to tylko by znowu umrzeć za chwilę. Ale to tam mniejsza w to. Wstają, umierają, znowu wstają, umierają, cholera, umarli mają przejebane w tym uniwersum. Odpodatkuj, bo my tutaj ład publiczny zeszle. Nie, mi szkoda, nie no, słuchaj. Tutaj powinien powstać związek do praw umarłych, albo coś takiego. Pitolisz mi tu. Ale oni umierają na rzecz lepszego jutra. Nie. Tak. Nie. Większe prawa dla kości. My nie chcemy tutaj mięsa. O. Takie będzie hasło wyborcze. Kurde. To już hasło wyborcze tworzy. W ogóle śmiesznie, bo... ten... czemu mam tu na minusie w ogóle zadowolenie? Czemu mnie nie lubicie, powiedzcie mi? Ej, co mam tutaj takie coś? Bo mam miasto na przykład jakieś, nie? Żywych ludzi, humanów. No i mam tą łapkę wskrzeszenia przy tym mieście i co ja mogę tam? Czy tam będę mógł... O, w związku z obecnością tego znacznika tak. Pola bitwy. Nie jedź mi. Tego znacznika, no pojaw się. Co za gówno. Imperium ze mną gadać nie chce. Moi bracia krasnoludzcy również nie. Jestem osamotniony, smutny, bez szans na rozwój. Oblegam ciągle jedną twierdzę, by się wycofać spod oblężenia i znowu zacząć oblegać. To ma sens. Aha, czyli jak podejdę pod Aqua Tint, będę mógł tutaj lepsze jednostki wskrzeszać. Fajne, fajne. Dobra. Skanorangę. Matias bestiopluj. Wbiłem drugi level. Tobie też dam większy ruch. Aha, to od razu masz drugi punkcik. Dobra. Tobie też tam głód, żebyś nie padał mi tak szybko. I am Lord of Bretonia. Kurde, tutaj bunt będę miał. W ogóle tak się uspokoiło wszystko u mnie, tak dziwnie nikt nic nie podbija. A nie, tutaj patrz, szedł grom. Okej. Okay. Czyli Zubar jest w odwrocie. W sumie bym go chcielić teraz i zacząć się bronić tam. I przekrawiać tam armię na podbój. To ma sens. Muszę z tą Bretonią na razie tak na spokojnie. No wiesz, w sumie ty masz znacznie lepiej ode mnie, ponieważ ty nie będziesz miał pod nosem inwazji chaosu.
No, ma tam. Już tak się nie brnie. Tam inwazja chaosu. I wiesz, to będzie wyglądało tak, że będziesz prowadził przeciwko mi 3 armie, a ja będę miał jedną. I teraz się tak łatwo nie obronisz. Nie no, nie wiadomo, gdzie pójdzie ten chaos. Mam nadzieję, że na ciebie, ale no. No, kto wie, może na Bretonie pójdzie, a ja tam będę siedział. Bo ja na przykład, jak grałem kras z tym chaosem, to ja kras na krasnoludki, to ja nie chodziłem. Bo po co? Ja się pchać w góry. Ja tylko na ludzi szedłem. No kurde. Oh, wait. No Bretonie, co ty zrobisz? No chodź tu, no chodź, zaatakuj, no. Wypowiedział mi, wojna stoi w mieście, cymbał jeden. Ale dobra, 1000 dochodu, mogę to utrzymać. Zaraz będą lepsze budynki, może nawet lepsze jednostki. Wtedy taki wpierdol skleją, jak już straż gromową będę miał. Okej, zobaczymy co zrobią. No przestaniesz ty się z nimi bić? Nie. Ja im blokuję teraz werbunę, ponieważ ich oblegam ciągle, oni muszą mnie odeprzeć. I zanim zdążą to zwerbować, to ja znowu ich oblegam i przerywam werbunek. Nie. O, znowu ranga. Co my tu mamy? Przemy do szarżenia. To jest moja myśl technologiczna. Klątwa nie śmierci. Klątwa nie śmierdzi. Czemu klątwa ma śmiercić? Zdaję obrażenia magiczne. No, to już mi się podoba. Tak, żebyśmy coś atakującego mieli. Weźmiemy to. Dobra, ład tutaj na jedynce. Dobra, no to tureczkę musimy znowu przeczekać. Ja tu jestem sam jak palec taki, no. Ja też. Myślisz, że tylko ty masz trudno? Ja mam ciężkie życie. Dobra, 2 tury do rozwoju, świetnie. Krasnoludy, weźmy się dogadajmy. Spadliście w sile, jesteście silniejsi ode mnie, nie wiem jakim cudem. Ej, nie no, oni stracili 2 prowincje, może 3 i dalej są silniejsi ode mnie. Znaczy 2 osady. Oho, Brytania się przygrupowała. Będę musiał znowu drugą armią podbić. Co teraz przyszło? O! Dam. Kurde, ale wszędzie góry. Chyba zaatakuję sobie Imperium. Zejdę z gór wielkimi moimi hordami kasoludów. Oraz 20 ład publiczny, jeden tylko? Zejdę do Imperium, podbiję Ostenmark, Kislev. Sylwanie, wszystko będzie moje aż po... Ty nie szalej, chłopie, nie szalej. Jakie są te góry koło ziemia? Jak się nazywają? Nie wiem. Ja też nie wiem. No to dojdę sobie do tych gór i ty powiedzmy możesz sobie zająć terytorium Bretonii. No i powiedzmy, jeszcze stali ci dam i powiedzmy, że takie terytorium mają ci wystarczyć na to kompanię. Jaki cwany. Ewentualnie chcesz może się pchać na pustkowie chaosu. Czek. 4000. Tutaj 4000. O co Jezus. Chodzi wujku Lemiksie? A bo rozbudowuję całe miasto, wiesz? Na 3 tury będę miał do dyspozycji grybową straż, czarnych rycerzy już z kopiami. Jakieś graveguardsy. No to mi jeszcze chwila zejdzie. I Bretonia będzie mogła wąchać kwiatki od spodu.
W sumie nie, bo wskrzeszę ich i nie będą mogli wąchać nawet kwiatków. Taki będę okrutny. Nawet ja ciągle, nie pozwolę żyć po ziemi. Ale ciągle oblegam tych typów i ciągle oni mnie atakują i tak w kółko i tak trochę też coś się robi trudne. No przydałaby się ta bitwa. Ja miałem odwagę zaatakować cztery miasta. Ale miałeś trzykrotnie większe siły. Dobra, dobrze. Szczegóły, detale. Nie wiem, jak bardzo te krasnoludy muszą jeszcze upaść, by zgodzić się na konfederację. Ten już konfederować sobie. O, jakie wymiany, jejku. Sylwania zajęła miasta, a zaraz potem odbił je Ostermark. Odwrót. Jejku, ja tak też cituję. Twoja tura. O Boże, Bretonio, rusz do dupy. No bo mi się zaraz mutuje miasto. Fucking nie jest dobrze. Minus fucking nie jest dobrze. Jejku. Minus 17 jest, no to... Dostawienie Anglizmów, czegoś z angielskim do zdania. Jak to się nazywało? Spaczenie mi daje ład? Nie. Anglikizmy? Czy się Remik nie położy, bo po co? Ja tu zajęty. No kurde, ruszyłbyś w Bema, nie? Nie ten budynek. Niech, żadnego z ciebie pożytku. Ej, siedzisz w tej swojej Bretonii, turnieje tylko organizujesz. Francuzi cholerni. Czy ty coś tu kwestionujesz? Tak. Skarzełku ty? My tu mamy trudny żywot, ciągła walka z orkami. Ja coś czuję, że zaraz, bo teraz wylazłem, nie wspieram już Mussolini dwoma armiami, tylko jedną. Czuję, że zaraz Brytania mi tu podbije. Fuck. Będzie dobrze. Shit. Albo źle. No chuje, no. Bo mi głupi ład publiczny tutaj przeszkadza. Nie wiem, trzecią armię tworzyć? Nie wiem, rób to chcesz. O, cofnął się armię. A, jak dobrze. Szybko naprawiamy ład publiczny. Dawaj, dawaj, dawaj. Uff. A zostaw te czerwone oko w końcu. Czemu? A, tu jeden, tu też po jednej turce i będzie wszystko gites. My tutaj, nie wiem, pokojowo rozmawiamy na razie. Opodatkuję. Trochę więcej pieniążków, niech się zbiera. Dum, 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 dum. Teraz muszę iść w jakieś te technologie ze spaczeniem, bo żeby mi ten ład publiczny lepiej uchodził. Zawsze nie lubiłem w Total War, jak ład publiczny miałem na minus, było zawsze takie... Wszystko blokowało. I wojnę, i jakieś rozwoje, wszystko. Kupił ład publiczny. Dobra, ja tu się pięknie rozwijam dalej. Znowu wrócił tam całą armią. Ty, doprowadziłem do tego, że ich armia z powodu niewalki z nikim jest na wyniszczeniu. Bo im walczakowość spadła. To jest sposób na wyniszczenie armii orkowej. Unikanie walki z nimi. Mistrz. Nekromancji? Głupi. Debil jakiś. Trzeciego nekromantę? Co? Stworzyć. Nie mam te 2000 dochodu, ale...
Ja mam prawie 3000. A niedługo będę miał jeszcze więcej, bo zbuduję kopalnię w końcu. Znaczy nie tyle kopalnię, co tu mam? Barwniki. Będę wydobywał barwniki. Jezu, ile jednostek! Ile jednostek! Co? Gdzie? Jak? No! Na trzeci poziom odpaliłem, nie? Ulepszyłem ten tam budynek militarny i mam już... Jezus Maria, tym paskiem to ja jadę. Ty nie wiesz co werbować. Dokładnie. Nie mam miejsca w jednostce. Wampiryczne... każdego po jednym. Wampiryczne spaczenie plus 2, bierzemy to. Dlatego myślę nad stworzeniem jeszcze jednej armii. Ale... atak na miasto to i tak tu jest samobójstwo. Kurde, nie wiem. Ja jestem na razie zaszachowany przez tą głupią Bretonię. Jaki mam tutaj ład? 2. Minus 2. Ale spaczenie plus 3%. Chociaż coś. A ja czekam. Jeszcze trochę poczekam. Wiesz co, chyba troszkę za daleko siebie się rozstawiliśmy, bo do wojny dojdzie późno. No, troszeczkę... Jejku. Nie no, już mi się tego nie chce robić, ale po prostu nie mam wyboru i muszę ich blokować, bo jak nie to oni sobie zwerbują jakieś zajebiste jednostki. A ja za to nie mam co robić, tylko klikam. Jestem drugą najsilniejszą... frakcją. No i bo Bretonia przyjęła traktat pokojowy, nawet nie musiałem z nimi walczyć. A z wami mam do kiedy? A, jeszcze jedną turę i będę mógł Bordo dobić do końca ładnie. I o, to się walczyło. Dobrze. Dam. No to turkę robimy i z Aqua Time sobie zaatakujemy. No, pięknie, będę miał całą prowincję. Ty. Ja? Ostem Marku padł. O. A, to serio robi się nudne. Dobra, spokojnie, chociaż ja tutaj... Turka do rozwoju, a potem kolejne 3 tury zanim wybuduję to. Jejku, zanim ja uderzę na tą twierdzę, to minie tyle czasu. Dobra, przynajmniej sprawdzę jak tam sytuacja u wampirów. Jak toczą wojnę z Imperium dalej, to przynajmniej jestem spokojny, że mnie nie zaatakują. Jak nie toczą wojny z Imperium, to mogą pójść na mnie i muszę zbrojować armię w Karakadrin, by się wybronić przed hordą wściekłych, żądnych krwi nieumarłych. Jeee, dochody zwiększone 15%. Wizyta Yo. Lamy. Córki Lamy przybywają odwiedzić swój tron sabatu. I szczerzą kły do słońca. Czemu? Nie wiem. Czemu do słońca, czemu nie do księżyca? Księżyc jest fajny. Okrągły, biały, zmienia kształt. Cyk, 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 cyk. What? Boże, a ty już od paru nastu tur nasz, jak on się nazywa? Norgrin pokryty bliźniami siedzi w Karakadrin, a to jest browar. On się tak pewnie najebał, leży pewnie w jakiejś najniższej komnacie, otoczony beczułkami. O krosz. Bo nie wiem, gdzie jest ich armia. Sobie spokojnie podejdę. O, super zaczął się odbudowywać. Teraz sprawdzimy, jaka jest sytuacja polityczna na zewnątrz. Kto z kim się bije, dlaczego, czemu przegrywa też. Monfort. Gdzie jest Monfort? Nie widzę. Dobra, mniejsza. Szykuj się, bo za następnej turze bitwa o Aqua Time. Znowu będziemy miał przewagę liczebną? Jeszcze większą niż w poprzedniej bitwie. Dobra! I to nie będzie miasto murowanego. Jak to mówili, jak jeszcze trzeba umrzeć.
Szybką palnicę nobru, okej. Do rozwoju. Pięknie, ładnie. Ile potrzebuję teraz? 2 punktów. Będę miał za 3 tury. Dobrze, to się jeszcze chwilę utrzymać, aż się czemu mi podskoczyło. To już 22 tura, ty. Tak w tym Warhammerze te tury szybko lecą. Mhm, jak cholera. Nie przeklinaj. Dobra. Odezwał się. Ty, mogę zmusić... Dobra, może jeszcze nie teraz, ale mogę zmusić tych do Konfederacji Krasnoludki. Dobra, jak to wygląda? Manfred von Kersteins stwierdził, że jest zajebistym typem i walczy dosłownie ze wszystkimi. Walczy ze krwawymi włóczniami, z Beklandem, ze Stirlandem, z Averlandem i z Zuvarem. Co grubo. I nie ma żadnego sojuszu. Ty, Bordo jeszcze ma dziś zamek Karsakon. A tego oni się tak trzymają. No więc ogólnie... Stwierdzili, że są OP, więc będą bić się ze wszystkimi. Panie, jesteśmy otoczeni. Świetnie, atakujmy ich we wszystkich kierunkach. Dobra, masz to i tak ja jestem drugą siłą na świecie. Słuchaj, Manfred przyjdzie i ci powie, co myśli o tej twojej potędze. Dobra, dobra. Mój Blade Pluit, czy go tam zjedzie. Bez ty opluj. Blade Pluit. W ogóle potem podeszli mi screena z wyglądu swojego typa. Łysy. Taki dres typowy. Ja. Ty, ja się boję wampirów, bo oni się rozrastają. Bardzo dobrze. Teraz nimi sojusz wezmę i pomogę z nimi. Ja tam zaraz wkroczę armią. Poruszenie chaosu? Ojejku, nie. No dobra. Nie patrz garnizonu. Dobrze. Dobrze, wuj, kolemiksie. O kurde. Mam jakichś rycerzy fajnych. No właśnie, dlatego tak jedną armią się bałem, ci powiem. Dobra! Jolo! Panowie, dzisiaj umrzemy w chwale. Arojo, proszę, dla ciebie nowe jednostki. Kurwa. Z dedykacją dla Aroja. Odcinek jest, ten mod, którego używamy z zajebistymi jednostkami. Tak bardzo zgodnymi z lore Warhammera. Jejku. Wiesz co? No. Będę chyba dawał tablicę, że jak ktoś jest fanatykiem Warhammera, to niech nie wchodzi w ten film. Trudno. Wiesz, ogólnie jestem dobrym wilczkiem, więc jednak nie chcę, żeby, nie wiem, ktoś popełnił samobójstwo, patrząc na te jednostki, ponieważ są niezgodne z lore. Temer, pamiętaj, zła sława to też sława. No ale zła. Ale ja tak. Na zło jest złe, mniejsze, większe, bez różnicy. I w ogóle mam trójcą, świetnie, może nas Posejdon wesprze. Kurde, tu, no, już. Tu nie ma wody. Już was wsparł. Ty, jakie fajne miasto tam na tle, jakaś świątynka, coś. Jakieś mury. No, ale nie, nie ma plan. Nie, walczymy w polu, bo czemu nie? To jest tak głupie. Tak beznadziejnie głupie, że armia wychodzi. Jaki jest sens, by armia wyszła w pole teraz? W takim momencie, kurde. Gdzie jest to miasto? O, no nie. Jeszcze całe w lesie, osłona przed łucznikami. Nie, nie, nie. Creative Assembly, jesteście spierdoloną firmą. To już grube było. Sorry, jestem szczery. Nie, jesteś wulgarny. Jestem szczery. To po prostu doraźnie stwierdziłem, co myślę o firmie, która zrobiła tą grę. Dobra, szkieleterki tutaj. Oczywiście, jakby to, nie wiem, jakby to nie był Total War, jakby to nie miało wtedy Total War, to może byłaby to w miarę dobra gra nawet. Ale, sorry, to zostało nazwane Total Warem. Kim wy jesteście, łucznikami? Miecznikami, takimi dziwnymi, ale okej, też mogą być. Tych rycerzy, dobra. To tak.
A dobra jest. Wy też możecie być gdzieś tam? Nie, no ja się przyjrzę się tym rycerzom, zanim oni zginą. Dobra, Pięcą? Jestem gotowy, więc już ci daję tam, nie? Minutkę. Tak masz małą armię, nie wiem czy ty tam tworzysz w ogóle. Nie, ale fajnie oni wyglądają, ci rycerze. Nawet. Już wiem chyba, w którą stronę mogę się, muszę się kierować. Na tą górkę, nie? Po prawej? Nie, skąd ten pomysł? Już widzisz, prawie wygrałem. No pokazałbyś się chociaż. Nie. Nie się skampił w tym lesie, na tej górce. Czemu nie mogę bronić się w mieście? Gdzie jest ten red line? Mógłby być bardziej widoczny. Bo red line jest szary. Tak, grey line. Jest szary. Dobra, weź, nie wiem, podbiegnij. No spokojnie, posiłki muszę jeszcze dojść. Nie. Jeszcze cię muszę zlokalizować w ogóle, nie wiem gdzie ty jesteś. No to podejdź wystarczająco blisko, to ci wskażę strzałami gdzie jestem. Okay. No bestioplój też tutaj idź. No to, tak se z perspektywy twojej armii obczaj, czy widać już moje oddziały? No nie, rzeczywiście nie powinien ci widzieć. No, twoja armia wygląda groźnie. Nie mogę się doczekać starcia z nimi, jak będę swoją armię dowodził. Jeszcze działa wezmę. O. No, spodział. I tylko kości będę fruwać w powietrzu. Dobrze. Dun, 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 dun. Ale żeś tu fajną górkę ci zrenderowało, no. Znaczy... No, nie, ja weź nie otaczaj mnie i idź normalnie z jednej strony. Nie za dobrze chcesz mieć? Nie. Może zejdziesz po prostu, to będzie szybciej. Czekaj, jest... 5000 na 1000. To tym bardziej powinien z jednej strony atakować. Wydać mi szansę jakieś. Ty jesteś tylko sługą bota. Jak ja mogę ci tutaj cokolwiek dawać? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dobra, skończmy to. No i do mnie. Strzelają.
Super. Oto strzał z czterech jednostek zginął ci jeden. Teraz już trzech. Kill them. Może nic nie widzę w tym lesie. Spoko, ja też nie. Co to za jednostka? Nie widzę nawet herbu, żeby móc zaatakować. Dobra, na bydło. Wszyscy atakować się jakąś tam jednostkę. Genek, wbiegłeś tam? Wbiegaj na nich tam twardo. Ej, ty najty się ładnie trzymają. To? To są włócznicy, no, rycerze w końcu. Jep. Wiesz co, jeden oddział tak bez sensu mi się załamał w ogóle. Łucznicy. Mhm. A to w sumie nic nowego, nie? Jezu, jakie tu mięso już podleciało. Tych tam w ogóle zostawiłem. Jeb z pocisków. Ale to z tego czaru przypieprzyło, to jest 10 zabiłem. Lul. Dobra. Jeden oddział Knightów padł, ale zabił ponad setkę. Co to jest? Squires. Nie, bez Lorda w ogóle się armii nie trzymają. Lord tak trzyma tutaj morale w tej części. Co, zginął ci? Nawet nie wiem, no, znaczy wiesz, tutaj nie widać, kiedy ci ginie ten dowódca oddziału. Jak ma się ten garnizon. No, no, w sumie on jest w oddziale, nie? No. Ale znowu, strata ponad 400. Ale to jakieś tam reaperki. To wszystko będzie później zastąpione lepszymi stworkami ładnymi, pięknymi. A nie tam wszystkie letorki bez głowy. I potem będzie ten, ta straż grobowa kontra ci żelaźni rębaczy ugras ludów. A ja mam bombki u tych żelaznych rębaczy. Dobra, dobra, pierw się do nich dostań. A to spokojnie. Umarli znów powstają, co to mi wyskoczyło? To łupy. No, a jakie bonusiki jeszcze mi dacie? No. A, ja tak. Się ciągle wczytuję. Ej. Jakieś expo, levele, coś, coś. Mam nadzieję, że gra mi się nie zawiesiła. Oby nie. Dobra, ładuj się. Krew dla Boga krwi, czaszki dla jego tronu. Zależ wybrańc chaosu. Powiedział to kiedyś, a potem zginął, przybity strzałą czyjąś. Niestety,
Zagłosił się Dary i sąsiedzi zgłosili na policję. Co ty, ty mi tu teraz wrzucasz? Nie wiem, jest pierwsza w nocy. A to się ładnie rozrosło. Dobrze. Rekrutacja to to samo znowu, to nie chcę. Z martwych kogo mogę? Ogary na przykład, tak proszę. Słuchaj, nie. Aż tak to nie, nie będziemy się tutaj targować. Liczba ofiar 2300, 2300 tych mogę jednostek wskrzesić. Dobra, trzeba tutaj rozdać punkty. Tam ten tutaj skill był fajny. Co tu jeszcze? Leczy rannych, to też jest fajne. Budynki. Oczywiście na spaczenie. Dodatkowo w Bordeaux. Walimy szemrane miasteczko. Już nie mamy pieniędzy? Nie, nie mamy rozwoju. Tobie też rozdamy coś? Jesteś lordem, więc ty będziesz się z nimi bił. Szaraża plus 6 plus 16. Dan 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 dan. Dobra, kończymy odcinek, nie? No. No, to ja zapisuję. Krasnoludki, mówiłem pa pa. No. Do zobaczenia pod ziemią. Hejko! No, bywajcie.